Kryptomasters przedstawiają. Cześć, z tej strony macie Wieczorek, Kryptomasters. Tim Draper, bardzo znany inwestor na rynku kryptowalut i miliarder, człowiek, który wielokrotnie przewidywał już cenę bitcoina, twierdzi, że rynek kryptowalut będzie wart 80 bilionów dolarów w ciągu najbliższych 15 lat. Zanim przejdę do konkretów, przypominam, że raz w tygodniu prowadzę spotkanie internetowe, podczas którego analizuję aktualną sytuację rynkową, mówię, co się ciekawego zdarzyło i jak na to można by zareagować. Link do tego spotkania znajdziesz pod tym nagraniem, także zachęcam cię do kliknięcia i do zapisania się. Tym Draper, ten oto przystojny pan, twierdzi, nie, ten serio w sumie jest w miarę normalnie wygląda, bo część tych inwestorów, no to wygląda dość kosmicznie. No ale tego by już można wypuścić na ulicę. Nieważne. Przewiduje on, że rynkowa kapitalizacja kryptowalut osiągnie 15 bilionów dolarów w ciągu 15 lat. Tu, chwila, tu jest błąd. Redaktorzy, poprawcie. 80 bilionów dolarów, tak jak tutaj. No dobra. Czyli, że to by oznaczało, że w bardzo krótkim czasie rynek wzrośnie ponad 400 razy. Czy to jest możliwe? Tim Draper wystąpił na konferencji Deal Street Asia w Singapurze, no i powiedział, że to mu bardzo przypomina wszystko początek internetu, czyli zanim ten internet oczywiście podbił świat. I powiedział też, że ceny kryptowalut, jeżeli mają pójść do góry, to muszą najpierw drastycznie spaść, czyli tak naprawdę to, co się w tym momencie dzieje od stycznia. Drastyczny spadek, bo te osoby, wszystkie które wchodziły w styczniu, no to wiadomo, że kupowały najdrożej. Póki co, bo zobaczymy, jak to będzie oczywiście wyglądało w dłuższym okresie czasu. Jeżeli będzie wyglądało tak, jak mówi to Tim Draper, no to nawet ci, którzy kupowali Bitcoina za 20 tysięcy dolarów w szczycie, e, zrobili deal życia. No ale tak jak mówię, tylko przy założeniach takich, e, o jakich mówi Tim Draper. Jednocześnie, no, jest to człowiek, który już wiele swoich założeń miał trafnych. Także zobaczymy. On bodajże obstawiał, że do 2022 roku Bitcoin będzie za chyba milion dolarów. Już teraz nie pamiętam tych kwot, bo wiadomo, że tych jasnowidzów jest tak dużo w świecie kryptowalut, że potem oni się mieszają, ale coś takiego mniej więcej tam było. Tak czy inaczej, Draper wyjaśnia, że powód, dlaczego Bitcoin i altcoiny tak pospadały, to jest niewiedza inwestorów. Czyli to, że ludzie po prostu wchodzili na pałę, nie wiedząc w co, dlaczego jak, a tacy ludzie tak jak szybko wchodzą, tak szybko też uciekają. Czyli wiadomo, jeżeli ktoś wchodził w bitcoina za 20 tysięcy dolarów, to najprawdopodobniej był to, była to osoba, która totalnie nie ma pojęcia o inwestycjach, tylko chciała sprawdzić, jak to jest, co to jest ten bitcoin. Słyszała, że ktoś kupił za 10 tysięcy dolarów, a dziś już jest to warte 20 tysięcy, no to fajnie się zarabia, to sprawdzę. Czyli totalnie początkujące osoby, które nawet jak widzą wykres, że coś w ciągu roku rośnie od 1000 dolarów do 20 tysięcy dolarów, to nie wydaje im się to w ogóle podejrzane. No i stwierdzają, że przy 20 też dobrze wejść. A część z tych inwestorów podejrzewam, że nawet nie zobaczyła tego wykresu, bo nie wiedziała gdzie to szukać. Ktoś im tylko założył konto na giełdzie, powiedział, jak to tam kupić i tyle. Także tak to wygląda. Nie inwestorów to jest rzeczywiście to. No i tego typu inwestorzy, bez wiedzy, no automatycznie, kiedy tylko zaczyna się robić trochę czerwono, zaczynają uciekać, no bo ojej, kupiłem za 20 tysięcy dolarów, teraz jest za 15 tysięcy dolarów, no to w topa, no to trzeba szybko sprzedawać, żeby chociaż trochę odzyskać. No, i oni się wycofują. Część z nich się wycofuje na zasadzie, że no nie obracają tymi środkami. Mówili, że chcą tradeować, no ale stwierdzili, że jednak nie będą. Nudzi im się to. Tak czy inaczej, e, każda negatywna informacja z rynku powoduje wtedy e, dalsze negatywne informacje z rynku. W sensie taka kula śnieżna się napędza, że coś poszło nie tak, rynki dziś na czerwono ojej, no to może sprzedam. Bo skoro idzie w dół, no to trzeba się ratować, no i ludzie sprzedają, więc rynki jeszcze bardziej na czerwono i tak w kółko. Oczywiście to nie może być pionowa linia w dół, tylko zawsze to idzie tak właśnie z odbiciami. Więc regularnie, jak, są, jak jest czerwono, no potem trochę jest zielono, troszeczkę do góry, no ale jak jesteśmy w korekcie, no to ogólny trend jest spadkowy, no i to się właśnie dzieje od kilku miesięcy. Część inwestorów, no ci z doświadczeniem, no to jakby ich to specjalnie nie dziwi, no jeżeli był rok ostrych wzrostów, no to jak miałby być rok spadków, no to nie jest to jakaś zadziwiająca historia i niesamowicie nieprzewidywalna rzecz. Natomiast rzeczywiście faktem jest, że jest duży odpływ Januszy i tu się zgadzam z Timem Draperem, ja to widzę choćby po komentarzach. E, bo na początku tego roku, na przykład, jak coś spadło, no to w komentarzach bardzo często czytałem jakieś inteligentne wypowiedzi typu oszukałeś nas, mówiłeś, że kryptowaluty to przyszłość, kupiłem tydzień temu, a teraz jest 10% mniej warte. E, no i takie teksty, no to wiadomo, że to może napisać jedynie osoba, no albo taki, wiadomo, życiowy troll, albo osoba, która po prostu nie ma pojęcia o inwestycjach. E, już pomijając to, że ja mówiłem, że będzie Duża korekta po dużych wzrostach, no ale nieważne. Natomiast teraz jakoś tak widzę duży spokój w ludziach, dużą jakąś taką konsekwencję. Wiadomo, jest tych inwestorów teraz mniej, no ale mam wrażenie, że ktoś się miał wykruszyć, ten się już wykruszył albo zaraz się jeszcze wykruszy, a to jest zawsze dobra wiadomość, bo to jest, to jest taka chwila, kiedy się można przygotować do, do kolejnej fali. Miejmy nadzieję, oczywiście, że taka nastąpi, bo nigdy tego nie możemy być pewni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że tak jak na przykład jak mówi się tak w świecie inwestycji, że jak zaczyna gadać ulica, to trzeba uciekać. I tak było pod koniec zeszłego roku, czyli jak już wszyscy gadali, jak już pani w Biedronce mówiła o Bitcoinie, no to to, to był dobry moment, żeby się zatrzymać. Ale z drugiej strony, jak ulica się totalnie wycofuje, to wtedy prawdopodobnie warto wchodzić. I możliwe, że tak jest w tym momencie, bo ja to w ogóle widzę w polskim internecie. Mnie jest tak zwanych gównoburz na różnych grupach Facebookowych, gdzie tam ludzie się nawzajem obrażają, dyskutują, poniżają, że coś tam im spadło. A coraz więcej jest inteligentnych wypowiedzi, typu że korekta powinna trwać tyle, co trwał wzrost, że tu technologia, że tu regulacje, że tu wiele firm jest, które chcą wejść w tę branżę i tak dalej. Czyli są te dyskusje dużo bardziej rzeczowe i ta branża kryptowalut w Polsce i na świecie staje się jakąś taką bardziej przyjemną w tym momencie, bo widać właśnie wyższy poziom inwestora i zazwyczaj, kiedy tak się dzieje, no to to zapowiada, że jesteśmy przed falą, że jesteśmy w takiej niszy, która ma prawo wystrzelić. I tak też twierdzi Tim Draper, że do tej pory była ta niewiedza inwestorów, chodziła cała ulica, teraz ludzie potrzebują się nauczyć tego wszystkiego, czyli dowiedzieć się, czym tak naprawdę są kryptowaluty, jak to działa, o co w tym realnie chodzi. I kiedy masowo ludzie zaczną się tego dowiadywać, to wtedy przyjdzie kolejna fala, bardziej skoncentrowana, ale znacznie wyższa. I to, to będzie takie tsunami, według Tima Drapera, ponieważ, jak on twierdzi, jest mnóstwo branż wartych 10 do 100 miliardów dolarów, które muszą pójść w blockchain i w kryptowaluty. Jego zdaniem takie rynki to są m.in. finanse, opieka zdrowotna, ubezpieczenia, bankowość. Bankowość inwestycyjna to są przecież miliardy i rządy. I rzeczywiście, tak jest, wiadomo, że pewnie rządy nie będą chciały mieć przejrzystych blockchainów, natomiast żeby im ktoś przypadkiem nie, nie patrzył w portfele i w łapówki, natomiast tak ogólnie, no to jeżeli chodzi o to, że blockchain to jest najbezpieczniejsza dzisiaj na świecie nowoczesna, super nowoczesna baza danych no to te wszystkie branże tak naprawdę muszą przejść na lepszą bazę danych, ponieważ różnego rodzaju hakerzy i cwaniaki nie śpią, więc nawet jeżeli dzisiaj jeszcze jakieś technologie nie mają rozpracowanej, to będą ją mieć rozpracowaną niebawem, więc albo się branża danych będzie usprawniała i cały czas w nieskończoność unowocześniała, no albo wszystkie dane wyciekną prędzej czy później. Także, a to jest tylko jeden aspekt, czyli bezpieczeństwo, blockchain daje oczywiście dużo więcej. Tak czy inaczej, to są dobre wieści, i to, co mi się podoba w tej wypowiedzi, że ona ma sens, że ona się trzyma kupy, że to nie jest tylko tak, że a znaczy fakt rzuca sobie kwotą, że akurat 80 bilionów dolarów. Natomiast to, ta cała reszta to jest bardzo, bardzo logiczne. Że są tego typu branże, one w sumie muszą pójść w blockchain. I rzeczywiście, każdy się zgodzi, że pod koniec roku 2017 było dużo osób z ulicy w tej branży, teraz większość z nich już odpłynęła i faktycznie podobnie rozwijał się internet. Czyli najpierw na początku weszli wszyscy, potem większość się wycofała, bańka pękła. No i potem stabilnie i stopniowo krok po kroku zaczynaliśmy adaptować internet na masową skalę, który dzisiaj, która to skala dzisiaj jest znacznie, znacznie, znacznie większa niż w szczycie słynnej bańki internetowej. Także jest duża szansa moim zdaniem, że tak będzie również z kryptowalutami. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z Timem Draperem, czy uważacie, że jest to gość zbyt optymistyczny. Dzięki bardzo za obejrzenie. Dajcie subskrypcję, żeby dostawać regularnie informacje o nowościach na tym kanale. I słyszymy się na YouTubie oraz na webinarze, do którego linka znajdziesz poniżej. Cześć!